Mirosław Pluta, dwukrotny burmistrz Baranowa Sandomierskiego, były starosta powiatu tarnobrzeskiego, obecnie poseł na Sejm VI kadencji. Inicjator zespołu parlamentarnego do spraw powodzi, zaangażowany w sprawy młodzieży, od lat wspiera regionalne organizacje pozarządowe. Łączy w sobie skuteczność i doświadczenie. Kim jest naprawdę? Jak zaczęła się jego przygoda z polityką? Jakie są jego polityczne plany? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie. Mirosław Pluta przystąpił do działania. Rozpoczął proces integracji mieszkańców wokół swojej osoby i śmiałych jak na tamte czasy pomysłów. Już na samym początku zapewnił, że będzie burmistrzem maksymalnie 2 kadencje. Podkreślał, że jego celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dlatego aktywnie wspierał i promował wszelkie formy demokracji lokalnej i oddolne inicjatywy. Chciał, aby mieszkańcy jak najszerzej uczestniczyli w procesie decydowania politycznego. 9 lat temu zgromadziłem kilkadziesiąt osób wokół swojej osoby, osoby, które nie należały do żadnych partii politycznych, które nie udzielały się w samorządach i razem z tą grupą chcieliśmy zrobić małą rewoltę w gminie Baranów Sandomierski, która w tamtym czasie była dosyć podzieloną gminą i chciałem wspólnie z tą grupą ludzi pokazać to, co moglibyśmy zrobić, zaproponować nowe rozwiązania. Mirka Plutę znam od wielu lat. Razem wprowadzaliśmy takie nowatorskie rozwiązania, motywowaliśmy ludzi, dzięki temu urząd całkiem inaczej zaczął pracować. Mirek zawsze był dobrym menadżerem, dobrym kierownikiem urzędu i jeżeli cokolwiek robił, to robił z sercem. Udało się scalić tą gminę, udało się ją zjednoczyć i wydobyć z ludzi to, co w nich jest najcenniejsze, to, co w nich jest najważniejsze. W naszej gminie jest 14 sołectw, czyli każde sołectw ma swój własny budżet. Rady sołeckie czy rady osiedla, które się zbierają, mogą same decydować, na co te pieniądze przeznaczają. Oddano tą demokrację bezpośrednią tam, gdzie ona powinna być, czyli w tych najmniejszych jednostkach. Uświadamiało to ludziom również odpowiedzialność za to, co robią. Każdy z radnych, sołtysów czy przewodniczących osiedli mógł liczyć na szybki i bezpośredni kontakt z burmistrzem Plutą. Drzwi jego gabinetu były ciągle otwarte. Chodziło o to, by problemy mieszkańców rozwiązywać tak szybko, jak to tylko możliwe. Ta metoda pracy przyniosła widoczne rezultaty. Wymyśliliśmy taką metodę otwartych drzwi dla radnych i sołtysów, którzy bez żadnych kolejek, w pierwszej kolejności przychodzili, wchodzili bezpośrednio i kontakt bezpośredni, wymiana doświadczeń bezpośredni, wymiana problemów pozwalała na szybkie reagowanie na to, co się działo w danej miejscowości. Początki nie były łatwe, bo jednak przyzwyczajenia mieszkańców, przyzwyczajenia dotychczasowych metod jak gdyby budowania samorządności trzeba było troszeczkę pozmieniać. Myślę, że bardzo ważnym elementem, który wprowadził właśnie pan burmistrz Pluta, było to, że wszystkie decyzje, jakie podejmował, były konsultowane i głęboko omawiane z Radą Miejską. Były to spotkania, które były organizowane między posiedzeniami sesji i to było jakieś nowum, w którym radni mogli dosłownie zapytać o każdy szczegół, o każdy element dotyczący decyzji burmistrza w budowaniu jak gdyby nowego wizerunku gminy, miasta Baranów Sandomierskich. Zasada otwartych drzwi obowiązywała również w stosunku do młodych mieszkańców miasta i gminy Baranów Sandomierskich. Przedstawiciele utworzonej za czasów urzędowania Mirosława Pluty Młodzieżowej Rady Miasta, podobnie jak ich starsi koledzy, mieli bezpośredni kontakt z szefem gminy, który, jak sami mówią, okazał im niezwykły szacunek i zrozumienie, a przede wszystkim ogromną pomoc w realizacji wielu projektów. Bardzo dużą pomocą nasz były burmistrz nam okazał. Gdy tylko potrzebowaliśmy, to można było śmiało do niego pójść jak do swojego i powiedzieć, jaki mamy problem. Po 2 kadencjach bycia burmistrzem, wspólnie z moimi kolegami i przyjaciółmi, zdecydowaliśmy, że spróbujemy wspólne doświadczenie zdobyte w gminie Baranów Sandomierskich przenieść na powiat tarnobrzeski. Przez cały ten czas, krótki, ale bardzo intensywny w starostwie, próbowaliśmy nawiązać do tych dobrych zasad wyciągniętych z gminy
i rozpocząłem przede wszystkim taką współpracę ścisłą z burmistrzami, wójtami z powiatu. Zrobiliśmy konwent, ustaliliśmy pewne zasady wspólnego działania, wspólnego finansowania pewnych rzeczy. Te konwenty odbywały się w sposób systematyczny, dając możliwość pytania o to, co możemy zrobić, co byśmy mogli zrobić. Zasada otwartych drzwi została przeniesiona na grunt starostwa. Zamknięte do tej pory posiedzenia zarządu powiatu tarnobrzeskiego stały się dostępne dla wszystkich tych, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Wstęp na posiedzenia zarządu miał każdy radny powiatowy i gminny ziemi tarnobrzeskiej. Ten krótki okres, kiedy Mirosław Pluta był starostą tarnobrzeskim, pokazał nam jakby z innej strony działalność samorządową. Ciekawostką dla nas było na początku, a w tej chwili już weszło to w życie, organizowanie zarządów otwartych. Co to znaczy? Znaczy to, że na każdym zarządzie, który dzisiaj zwołuje starosta, może uczestniczyć każdy radny i osoby zaproszone. Pozwala nam to na to, że wszyscy radni są na bieżąco z problematyką, która dotyczy starostwa. Mam na myśli szkoły, mam na myśli drogi, chodniki, szpital i wszystkie inne rzeczy, które się wydarzają z tygodnia na tydzień. Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem było powołanie pierwszego w Polsce sejmiku powiatowego. W sejmiku uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie oraz radni z czterech gmin powiatu tarnobrzeskiego, a także marszałek i wojewoda. Celem spotkania była dyskusja o wspólnych problemach i próba ich rozwiązania. Obecni na sejmiku samorządowcy uznali inicjatywę za godną pochwały i kontynuacji. Chyba ewenement na skalę kraju. Sejmik powiatowy nigdy się nie odbywał, bo to jest nieformalna instytucja. Zaprosiliśmy wszystkich wójtów, burmistrzów, wszystkich radnych i taka wymiana zdań, wymiana poglądów, wymiana doświadczeń naprawdę bardzo dużo dała. To było jedno chyba z najbardziej ciekawych pomysłów. Jako samorządowiec zna problemy wójtów, burmistrzów i często bywa tak, że sam wójt czy burmistrz w pojedynkę osamotniony, no nie ma większych szans w zderzeniu z rzeczywistością tam ministerialną czy wojewódzką. Ten okres czasu, kiedy byłem starostą, to był ten okres czasu, w którym miałem pokazać szerszej opinii publicznej, ludziom sposób mojego działania, współdziałanie z ludźmi, razem dążenie do pewnych celów. I oczekując na te wybory, które nadchodzą w niedługim czasie, stało się tak, że jeden z posłów zrezygnował z mandatu i dostałem propozycję bycia posłem. To doszedłem do wniosku, że bardzo dobrze będzie spróbować przez te pół roku być posłem, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, wiele rzeczy się nauczyć, rzucić hasła i pomysły te, które miałem, które jako burmistrz czy starosta nie mogłem realizować. Ze współpracy z Mirkiem Plutą jako burmistrzem, a później starostą jestem bardzo zadowolona. Okazał się człowiekiem skutecznym, decyzyjnym, umiejącym podejmować szybkie decyzje. Szanowni Państwo, od początku mojej politycznej drogi przyświecała mi dewiza, że najważniejszy jest człowiek. Każde moje działanie, zarówno jako burmistrza, starosty, a ostatnio posła na Sejm, było podporządkowane tej myśli. Dziękując za okazane dotychczas zaufanie, pragnę zapewnić Was, że w dalszym ciągu będę sumiennie realizował powierzoną mi przez Państwa misję. Dlatego proszę o Wasze wsparcie w październikowych wyborach parlamentarnych. Kandydat do Sejmu RP, numer 5 na liście Platformy Obywatelskiej. Wspólnie możemy więcej.